Więc przekonajmy się, co to jest, jak to wygląda i czy naprawdę działa. Otwieramy. Zapakowane wszystko w kopertę bąbelkową. Jest napięcie 210-240 RGB, czyli powinno mieć 3 kolory. Sprawdzamy. Żarówka wykonana całkiem fajnie. Tutaj mamy plastik, aluminium, plastik, mały gwint. Następnie pilot sterowania. Ciekawe, czy posiada baterię. Po otwarciu oczywiście nie ma baterii, ale to nie ma problemu. Taką baterię mam. Za chwilę przygotuję tego bateryjkę, lampkę i będziemy testowali. Mamy naszą lampkę. W lampce już się znajduje żarówka. No i robimy pierwsze uruchomienie. Żarówka działa. Jest obecnie uruchomiona w trybie stroboskopowym. Zjaśnianie, ściemnianie teraz. Widać efekty. Mam nadzieję, że na filmie też to będzie widać. Kolor biały. Jest to nie zupełnie biały. Jest to taki niebieski. Tutaj jest taki prawdziwy niebieski. Green. Red. Ustawienia różne. Flash. Tutaj mamy stroboskop, fade. Żarówka kosztowała 2,5 dolara na AliExpress. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony z niej. Daje naprawdę fajny efekt. Sprzedawca spisał się, przesłał towar zgodny z zamówieniem. Sprawny. Szkoda, że do tego pilota nie została dołączona bateria CR2032. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Mogę powiedzieć jedynie, że towar sprawny. Polecam zakup takiej właśnie żarówki. Wykonanie bardzo dobre. Nie jest to tandetna żarówka cała plastikowa, lecz plastik, aluminium. Jedynie co mam zastrzeżenia, to do jasności. Mogłaby być mocniejsza. Mogłoby być to 5, żeby to oświetlało cały pokój. Dziękuję bardzo. Jeśli chcecie zobaczyć inne unboxingi, napiszcie do mnie, co byście chcieli zobaczyć. Cześć, witam na unboxingu nowej paczki, która do mnie dzisiaj dotarła z Chin. Wartość jest to 2 dolary, opis LED Bubble. Jakiś czas temu pamiętam, że zamówiłem żarówkę LEDową sterowaną pilotem zmieniającą kolory. Więc przekonajmy się, co to jest, jak to wygląda i czy naprawdę działa. Otwieramy. Zapakowane wszystko w kopertę bąbelkową. Jest napięcie 210-240 RGB, czyli powinno mieć 3 kolory. Sprawdzamy. Żarówka wykonana całkiem fajnie. Tutaj mamy plastik, aluminium, plastik, mały gwint. Następnie pilot sterowania. Ciekawe, czy posiada baterię. Po otwarciu oczywiście nie ma baterii, ale to nie ma problemu. Taką baterię mam. Za chwilę przygotuję tego bateryjkę, lampkę i będziemy testowali. Mamy naszą lampkę. W lampce już się znajduje żarówka. No i robimy pierwsze uruchomienie. Żarówka działa. Jest obecnie uruchomiona w trybie stroboskopowym. Kolor biały. Jest to nie zupełnie biały. Jest to taki niebieski. Tutaj jest taki prawdziwy niebieski. Green. Red. Ustawienia różne. Flash. Tutaj mamy stroboskop.
Fate. Powiem tak. Żarówka kosztowała około 2,5 dolara na AliExpress. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony z niej. Daje naprawdę fajny efekt. Sprzedawca spisał się, przesłał towar zgodny z zamówieniem. Sprawny. Szkoda, że do tego pilota nie została dołączona bateria CR2032. Polecam zakup takiej właśnie żarówki. Wykonanie bardzo dobre. Nie jest to tandetna żarówka cała plastikowa, lecz plastik, aluminium. Jedynie co mam zastrzeżenia to do jasności. Mogłaby być mocniejsza. Myślę, że tutaj są 2 waty, nie więcej. Mogłoby być to 5, żeby to oświetlało cały pokój. Dziękuję bardzo. Jeśli chcecie zobaczyć inne unboxingi, napiszcie do mnie, co byście chcieli zobaczyć. Prześlijcie linka z tym produktem. Ja ten produkt zamówię z AliExpress.